Jako, że temperatura już od dłuższego czasu przez całą dobę praktycznie utrzymuje się poniżej zera, warto powiedzieć kilka słów na temat dokarmiania ptaków, czyli na temat karmników i ziarna, które możemy im podawać. Warto także wspomnieć o tym, że ptaki powinniśmy zacząć dopiero dokarmiać wtedy, kiedy temperatura rzeczywiście przez większość dnia jest na poziomie minusowym, w szczególności kiedy jest bardzo dużo śniegu, ponieważ kiedy jest bardzo dużo śniegu, ptaki nie mają dostępu do gruntu, czyli tam, gdzie jest najwięcej nasion występujących naturalnie, czyli na przykład na różnych typu łąkach. Tak więc powiedzmy sobie na początku kilka słów o rodzajach karmników. Ja tutaj mam tak naprawdę trzy rodzaje Pierwszy karmników. Karmnik to jest po prostu wywiercone otwory w pieńku, to jest akurat topola. Polecam używać topoli, brzozy, sosny, ponieważ jest to miękkie drzewo i nie ma problemu z wierceniem w tym drzewie dziur. Pod każdym większym otworem jest mniejszy otwór na drewniany kołek, na drewniany patyk, tak żeby ptak mógł sobie usiąść. W tym rodzaju karmnika najczęściej stołują się sikorki, także wróble i takim egzotycznym ptakiem, który rzadko pojawia się w naszym ogrodzie, są to dzięcioły. W moim przypadku ja zdołałem tylko zaobserwować, że u mnie pojawia się dzięcioł duży, czyli ten najpopularniejszy. Kolejny typ karmnika to jest karmnik, który nasiona dozuje na podstawkę. Jest tak, można powiedzieć, efektowny, ponieważ fajnie to wygląda, kiedy ptaki jedzą, no i to nasiono po prostu samo się dozuje. Polecam do tego karmnika używać tylko mieszanki, a właściwie samego słonecznika, ponieważ słonecznikiem najczęściej żywią się sikorki. A sikorki biorą sobie jedno ziarenko, uciekają z zarośla i tam je po prostu otwierają i jedzą. Jeśli damy do tego proso, co jest ulubionym pokarmem wróbli, wróble po prostu będą wyrzucać słonecznik na bok, a że one stołują się tak, że siedzą w jednym miejscu, po prostu dużo tego nasiona się zmarnuje i wpadnie na ziemię, potem zgnije, a ptaki najprawdopodobniej już tego nie zjedzą, szczególnie jeśli przykryje to śnieg. Tutaj używam zawsze słonecznika samego. Trzeci rodzaj karmnika jest karmnik klasyczny. Zaletą tego karmnika jest to, że mogą tutaj stołować się większe ptaki, co w przypadku na przykład tego karmnika z wydrążonymi otworami jest niemożliwe, bo jest ten karmnik po prostu za mały na ptaki typu sójka, kos. Dokarmimy gołębie, sójki, kwiczoły, skosy i tak dalej. W sklepach najczęściej możemy kupić takie właśnie tradycyjne karmniki, lecz to są mniejsze gabaryty. Natomiast jeśli chodzi o pokarm, ja używam głównie trzech roślin, a właściwie trzech rodzajów ziarna. To jest słonecznik, proso i kukurydza. Słonecznik to jest ulubiony pokarm dzwońców, grubodziobów, sikorek. Proso to najpopularniejszy pokarm wśród wróbli, ale także jedzą go gołębie, jakieś tam sójki i tak dalej. Kukurydza jest mniej lubianym pokarmem przez wszystkie ptaki, lecz te większe i wróble także w ostateczności ją zjedzą, ale jej zaletą jest to, że jest tania, no i wprowadzam taką drobną różnorodność w jadłospis karmnika. No i służy także jako trochę taki zapełniacz do tych mieszanek ze smalcem. Można stosować różne rodzaje nasion dla większych ptaków. Odpowiednio to będą większe nasiona, na przykład ziarna pszenicy, owsa i tak dalej. Można to wszystko kupić za nieduże pieniądze. Są także specjalne mieszanki dla gołębi, dla ptaków. Lecz nie są to zbytnio lubiane mieszanki z mojego doświadczenia. Tak więc ja używam tych trzech rodzajów nasion i myślę, że one się najlepiej sprawdzają i są stosunkowo tanie. Kaszy jęczmiennej, kaszy gryczanej, siemienia lnianego, owsa, płatków owsianych. Każdego rodzaju nasiona, które występują w Polsce, nadają się do dokarmiania ptaków, lecz musimy poeksperymentować z różnymi ich wariantami, żeby dowiedzieć się, które na przykład w naszym karmniku najchętniej są pożądane i też w zależności od ptaków, które występują w naszej okolicy. Ja tutaj mam już rozpuszczony smalec i musimy teraz się spieszyć, by użyć do tego jakiegoś starego garnka, starej łyżki i jeśli na przykład mamy zamiar dokarmiać regularnie ptaki, po prostu nie będziemy tego myć, położymy sobie je w zimnym miejscu i będziemy po prostu każdym razem podgrzewali i nic się nie będzie działo. I teraz musimy dość szybko działać, ponieważ to będzie bardzo szybko zastygać. Ja to robię w ten sposób, że
Nasze karmniki mamy gotowe, już zapełnione. Zamiast smalcu, możemy, czyli tłuszczu wieprzowego, możemy stosować także tłuszcz wołowy. To się nazywa ój wołowy. Bardzo lubią go raniuszki. Co nam teraz pozostało? Musimy sobie wziąć jakiś haczyk. Na przykład haczyk tego typu. I powiesić gdzieś na drzewie, na jakiejś gałęzi, czy gdziekolwiek indziej. Jeśli zostało nam trochę naszej mieszanki z tłuszczem, możemy, i nie mamy z nią co zrobić, możemy ją po prostu wsmarować w pień, w drzewo, w jakąś gałąź. Pozostała nam jeszcze butelka. Do niej też musimy wsypać nasze nasiona. Najlepiej użyć jakiegoś dużego lejka, lecz jak nie mamy lejka, możemy to zrobić w manualny sposób. Kiedy już napełnimy, najlepiej będzie, jeśli zakręcimy naszą butelkę. Kiedy zakręcimy sobie naszą butelkę i po prostu wsadzimy, włożymy ją tutaj między te opaski, ale musimy mieć to na uwadze, że jeśli nie mamy, jeśli gdzieś zgubiliśmy, na przykład ja zgubiłem, to musimy sobie to jak na przykład ręką przytrzymać, żeby po prostu ten słonecznik się nie wysypał za wcześnie. No i to zasada działania tego jest taka. Jakiś ptak sobie na przykład je i ziarno się cały czas dosypuje. Cały czas się dosypuje. Tak więc mamy tutaj taki zapas i może to starczyć na trochę dłużej niż w zwykłym karmniku. Miejmy na uwadze to, że ja tu sobie zamontowałem w ogóle na takim trejarzyku na winogrono, na winorośl. Miejmy na uwadze to, że będzie bardzo dużo śmieci pod tym karmnikiem, także nie róbmy tego gdzieś, gdzie mamy na przykład taras, jakiś chodnik ułożony, ponieważ będzie to bardzo zaśmiecone. A kiedy jeszcze przyjdzie śnieg, zrobi się z tego błoto i zupełnie brzydko to będzie wyglądać. Możemy sobie to zrobić na przykład w miejscu, gdzie mam jakąś trawę. Przykładowo to nie będzie aż bardzo tak przeszkadzać. Ostatnim typem karmnika jest ten klasyczny, tradycyjny. Ja osobiście go rzadko używam w zimie. Ale jeśli już go używam, to robię w ten sposób, że po prostu wrzucam trochę słonecznika, trochę prosa. Warto mieć na uwadze to, że no, ten karmnik nie jest tak dobrze chroniony i nie jest tak odporny na warunki atmosferyczne, ponieważ z boku zawsze może jakiś śnieg czy deszcz wlecieć i potem to nasiono się robi takie trochę wilgotne. I nie jest, i ptaki po prostu tego nie jedzą. Takie są minusy tego, jak wspomniałem, bardzo dużo odchodów ptasich miesza się z pokarmem i one potem to jedzą. Niekoniecznie musi być to zdrowe dla nich. Jak widać, tu u mnie są wszystkie trzy karmniki skoncentrowane praktycznie w jednym miejscu. Tutaj jeden jest tam dalej, a ostatni jest tam na tej tak zwanej pergoli, trejarzu. Ja lubię, kiedy karmniki są w zasięgu jakiegoś okna, ponieważ można sobie obserwować ptaki, co jest bardzo wciągające. Na przykład dla takich ptaków jak kwiczoły, kosy, jabłka będą bardzo fajnym pomysłem, bo one właśnie lubują się w takich rodzaju pokarmu, także jeśli rozłożymy obok gdzieś karmnika jakieś owoce pokrojone, możemy wypatrywać kwiczoły i kosy. Moim ulubionym gościem w karmniku jest niewątpliwie dzięcioł, który ma taki sposób jedzenia, zdobywania pokarmu, że po prostu stuka o drzewo, tak więc on nie skorzysta z konwencjonalnego karmnika, a jedynie z takiego pieńkowatego. Także uzbrojmy się w cierpliwość, bo na początku tych ptaków nie będzie dużo, one dopiero muszą się dowiedzieć, że taka stówka się u nas otworzyła. I po jakimś czasie staną się naszymi stałymi gośćmi. Jeśli planujemy ptaki dokarmiać przez całą zimę, róbmy to regularnie, ponieważ jeśli zaprzestaniemy, będziemy dokarmiać je przez 2 tygodnie i na przykład na 2-3 dni zrobimy przerwę, ptaki się przyzwyczają do naszego karmnika, do naszej jadłodajni i będą czekać na to pożywienie. No i może się zdarzyć tak, że po prostu niektóre zdechną, bo nie będą w stanie znaleźć sobie pokarmu, przyzwyczajone już do tego, że je dokarmiamy. Tak więc zachęcam do zrobienia karmnika, bo wiąże się to też z tym, że ptaki, które przylatują do nas w zimie, będą przylatywać do nas także w lato, w sezonie wegetacyjnym i zajmą się szkodnikami, które żerują na naszych drzewach. Postawmy sobie jeden karmnik i dokładajmy pokarm regularnie przez całą zimę, a szczególnie wtedy, kiedy temperatury są poniżej zera i
jest dużo śniegu, bo wtedy ptaki są najbardziej narażone na głód. Warto także powiesić słoninę obok nasion i owoców, ponieważ jest to źródło tłuszczu dla ptaków i jest bardzo lubiane przez dzięcioło oraz sikorki bogatki. Tylko musimy pamiętać o tym, że słonina składa się z warstwy tłuszczowej i z warstwy skóry. Kiedy ta warstwa tłuszczu zostanie zjedzona, musimy słoninę po prostu wymienić. Bo może się nam wydawać, że słonina przez bardzo długi czas ptaki będą ją jeść, lecz niestety jest to trudne wrażenie, ponieważ tak jak wspomniałem, słonina składa się z dwóch warstw. Także dziękuję bardzo za uwagę i zapraszam na forum oraz witrynę Bez Chemii Info.